A w studio gość Marek Siudaj, dziennikarz Gazety Bankowej i portalu w gospodarce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. O poranku już lekko późnawym. Wczoraj zatrzymania. Kolejnych 7 osób zatrzymała prokuratura i CBA w sprawie śledztwa nad aferą GetBack. Łącznie, jeżeli dobrze liczę, 19 osób już się przewinęło przez areszty. Jedni zostali, inni wyszli w ramach tej afery. Jak pan ocenia działania państwa w wyjaśnieniu tej dużej, bo tam więcej pieniędzy znikło sobie niż w aferze Ampergold. No tak, to dosyć dużo jest afera rzeczywiście. Znaczy znikło, to jeszcze tak do końca nie jest pewne, ile znikło, bo myślę, że wiele osób tak naprawdę nie wie, co jeszcze w tej firmie siedzi. No myślę, że nawet obecni właściciele nadal nie wiedzą, co tam jest. Znaczy to wygląda bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że CBA oraz prokuratura bardzo się stara, żeby tą aferę wyjaśnić. Widać doskonale, że tam było kilka metod wyprowadzania tych pieniędzy. To, o czym była mowa wczoraj, czyli aresztowanie związane z różnego rodzaju operacjami związanymi z zakupem wierzytelności, to była tylko jedna z metod. Co prawda już się pojawiały wcześniej informacje, że GetBack kupował bardzo drogo swoje wierzytelności, znaczy wierzytelności od innych. Że przepłacał. Za toksyczne aktywa. Czy one były toksyczne, to tego nie powiedział. No wierzytelności zwykle są toksyczne, w sensie takim, że ale mimo wszystko da się na tym nieźle zarobić, o ile oczywiście się odpowiednio do tego podejdzie. Ale tam jest jeszcze wiele elementów. Jest jeszcze kwestia obligacji, które były sprzedawane, później odkupywane. Jest, no naprawdę ta afera, to jest 2 miliardy złotych bodajże, które zostały, zniknęły, więc nie da się tych 2 miliardów złotych jedną metodą po prostu wyprowadzić, więc tam było kilku specjalistów, którzy robili na różne sposoby. Teraz wiceprezes trafił do aresztu, Piotr T., obok Konrada K., to już mamy dwóch, nawet trzech członków zarządu łącznie się przewinęło przez areszty. Dzisiaj Rzeczpospolita donosi nowy trop w sprawie GetBack, ponad 60 milionów złotych, więc w porównaniu do 2 miliardów suma dość skromna z firmy windykacyjnej właśnie z GetBacku. Trafiło do 15 spółek powiązanych z 3 osobami. Według CBA i prokuratury umowy były fikcyjne lub zawyżone, czyli mamy pierwszy strumień, gdzie się podziały pieniądze z GetBacku, chociaż tu mowa, o tak jak powiedziałem, o 60 milionach, więc... To nie jest pierwszy strumień, już wcześniej się pojawiło paru innych strumieni. No to opiszmy, gdzie te pieniądze wyciekały. Przyznam, musiałbym być Konradem K., czyli byłem prezesem, żeby się orientować, gdzie one wypływały. Pierwszą rzeczą, którą już całkiem niedawno zostały zatrzymani ludzie związani z TEFI, które współpracowało z GetBackiem. I tam jest podejrzenie o wykupienie po zbyt dużej cenie, w sensie zawyżonej cenie, wykupienie spółki windykacyjnej, z którą później GetBack się połączył. Tam bodajże pojawia się ryzyko zawyżenia tej ceny tak naprawdę o 100%, w sensie, że już nie pamiętam dokładnie tej wartości, to było, oni chyba kupili to za 200, a wcześniej to TFI kupiło tą spółkę bodajże za 50, więc tam jest naprawdę, to jest jeden element. Drugi element to są kwestie tych portfeli wierzytelności. Trudno powiedzieć tak do końca, czy te portfele były kupowane wszystkie, czy były kupowane w sposób jakby niezgodny z, znaczy jakby z pełną premedytacją było to zawyżane, bo w niektórych przypadkach po prostu jakby nie było takiej możliwości. Oni kupowali w różnego rodzaju aukcjach i tak dalej, ale to ewidentnie widać, Rzeczpospolita pisze o praktyce związanej z bardziej z obsługą chyba tych wierzytelności, gdzie to zostało wyprowadzone, te 60 milionów. Są jeszcze kwestie obligacji, bo tutaj jest jeszcze taki element związany z tym, że część obligacji miała tak zwaną bodajże opcję put, czyli pozwalającą właścicielowi poprosić o wcześniejszy wykup z pełną jakby, z pełnymi odsetkami. Zwykle wcześniejszy wykup oznacza utratę odsetek, a tu proszę, można było wykupić z dodatkowymi odsetkami. Ale jest jeszcze jedna rzecz, to już jakby taka niekoniecznie, nie jest to element związany z przestępczością, bo chodzi o to, że te obligacje też były sprzedawane różnym inwestorom normalnym. Co oznacza, że trzeba było zapłacić ludziom, którzy te obligacje sprzedawali, za sprzedaż. No to są bardzo duże, wbrew pozorom, kwoty. Oni też bardzo dobrze płacili, mówię o GetBacku. W związku z tym, innymi słowy, no płacili dużo za to, że ludzie sprzedawali obligacje firmy, która miała coraz gorsze problemy.
że to sprzedawali je być może nie do końca legalnie. Coraz więcej osób się pojawia, którzy nabyli takie papiery wartościowe, nie mając pojęcia, że to robią. Przynajmniej tak zeznają, że banki stosowały niezgodne z prawem namowy, utajanie informacji, żeby część klientów takie papiery nabyła wbrew pełnej swojej wiedzy. Pan trochę się uśmiecha. To jest tak, że to jest linia obrony niektórych wierzycieli, czy to rzeczywiście była praktyka, że niektóre banki wciskały ludziom obligacje getbacku? Ja, że tak powiem, uśmiecham się niejako podwójnie, bo oczywiście z jednej strony jest to linia obrony ludzi, którzy po prostu chcą odzyskać te pieniądze. No nie oszukujmy się, no doskonale sobie zdawali. Czy generalnie jest tak, że jeżeli ktoś inwestuje jakąś kwotę, to zwykle nie robi tego po prostu, bo przychodzi do niego pan jakiś tam i proponuje, chociaż to się często zdarza niestety, no, ale zazwyczaj lokaty, tak stara się jakby powiedzieć, no dobra, no ale co ja z tego będę miał, a czy to jest bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No i ktoś tam opowiada, jakie są oczywiście warunki. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli oprocentowanie jest zbyt wysokie, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że ryzyko jest duże, tak? Bo to jest jakby naturalna rzecz. Więc jeżeli ktoś skusił się na wysokie odsetki, no to skusił się na wysokie ryzyko. Taka jest prawda i tu nie ma co A te opowieści, bronić. Że ktoś miał w jednym, bo to się szczególnie często przejawia nazwa jednego banku, miał tam swoje oszczędności i ten bank wcisnął mu te papiery dłużne, nie informując w pełni o ryzyku, czy o tym, w co on inwestuje właściwie. I to jest też ten element drugi, dla którego się uśmiechnąłem. Otóż ja od dawna mówię, powtarzam, będę to powtarzał ciągle, tak naprawdę mamy dwie afery getbacku. Jedna to jest afera cwaniaków, którzy postanowili na różne sposoby wyprowadzić pieniądze ze spółki i całkiem nieźle im to poszło. Ale druga afera jest związana z tym, jak się w Polsce sprzedaje instrumenty finansowe. To jest koszmar. W sensie to, co się w Polsce wyprawia, no to jest jakaś paranoja. Chodzi o ten taki chory system polegający na tym, że jeżeli pan przychodzi do pana tak zwany doradca, który oferuje panu świetną lokatę. Tyle tylko, że ten doradca przecież nie jest on jest de facto przez pana opłacany, ale nie bezpośrednio. Tak naprawdę jego zysk zależy od tego, jaką stawkę sprzedający, czyli jakby emitent tych instrumentów zaoferuje. I efekt jest taki, że mamy przecież mnóstwo afer. Z całym szacunkiem oczywiście dla getbacku, tak? Oraz z całym szacunkiem dla Amber Goldu. To są naprawdę śmieszne afery. Ja mówię o sytuacjach. Polisolokata chociaż. Polisolokaty. A przecież polisolokaty wcześniej mało kto pamięta, że wcześniej były tak zwane polisy inwestycyjne, które jeszcze więcej osób kosztowały ogromną sumę pieniędzy. Tam umorzenia były liczone w miliony. Umorzenia w sensie, czyli tak de facto to, co ludzie po prostu się musieli wycofać. I nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. To jest dla mnie coś fascynującego. Nawet obecnie był taki pomysł, aby temu zaradzić. Walking zaproponował takie rozwiązanie polegające na tym, żeby doradca był opłacany przez klienta tylko i wyłącznie. To rozwiązałoby w ogóle ten problem. Oczywiście ktoś powiedział, pojawiło się stwierdzenie, że oni by przecież przestali sprzedawać papiery wartościowe, no ale na litość boską, jeżeli sprzedają w taki sposób, to lepiej, żeby nie sprzedawali w ogóle. Później teraz się pojawił kolejny pomysł znowu o Kiku, który mówi, no dobrze, skoro już się nie zgodziliśmy na to, aby doradcy byli opłacani wyłącznie przez klienta, no to chociaż oferowaćmy odpowiedzialność członków zarządu za łamanie praw konsumenckich. I teraz jest pytanie, bo tutaj się pojawił ten taki element związany z tym, że ludzie mówią, że banki nie mówiły im prawdy. Dlaczego tego nikt nie nagrywa? Dlaczego banki tego nie nagrywają? Ja wiem oczywiście, że nie mają takiego przepisu, znaczy nie ma takiego obowiązku prawnego, ale znowu pojawia się pytanie, czy nie należy wprowadzić obowiązku, aby każda rozmowa handlowa, każda, była nagrywana. No, nie udało nam się przeprowadzić nagrywania procesu głosowania, liczenia głosów, więc co dopiero proces uzgadniania umów, kupna papierów wartościowych, a jeszcze w to wejdzie to RODOŚ MODO i już w ogóle mamy problem nie do rozwiązania. W tym momencie nie ma, ale prawda jest taka, rzeczywiście, tu ma pan rację całkowitą, że pewne rzeczy się nie udało, co nie znaczy, że nie należy próbować. To jest doskonałym przykładem. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę. Doradztwo, pomysł, aby doradztwo związać włącznie z klientem, czyli obowiązek, został odrzucony tuż przed wybuchem afery getback. Tak naprawdę oczywiście wiadomo, że ten związek nie jest bezpośredni, ale mimo wszystko ten taki związek symboliczny polegający na tym, że rezygnujemy z dobrego rozwiązania i w tym momencie widać, jakie są skutki tej rezygnacji, bo przecież takich afer będzie więcej.
Moim zdaniem jest naprawdę czymś, co warto przemyśleć, na czym się zastanowić. Rola KNF-u. Bo wszyscy, czy prawie wszyscy chwalą CBA i prokuraturę za sprawne działania, a już po tym, jak się mleko rozlało, jak już afera została ujawniona, pieniądze zostały gdzieś tam przetransferowane w szereg różnych miejsc, a ludzie mówią, że KNF mógł to wykryć wcześniej, mógł zapobiec, przynajmniej ograniczyć straty tej afery. No tak się składa, że było śmiesznie, bo to jest właśnie problem, przepraszam bardzo, to jest problem, który też ma KNF bardzo często, mianowicie oni nie zawsze są w stanie mówić, co robią. Tak się składa, że jeden z początków tej afery to była właśnie działalność KNF-u, który zadał pytanie, skądinąd zadał pytanie audytorowi spółki GetBack, co właściwie się dzieje, czy on jest pewien, ten audytor, że to, co tam podpisał, to jest rzeczywiście zgodne z prawdą. Audytor należący do wielkiej czwórki, wielkiej międzynarodowej korporacji. Tak, firma Deloitte, która po prostu na dodatek, żeby śmiesznie, teraz zajmuje się zbieraniem danych do indeksu Respekt, gdzie chodzi o spółki godne szacunku. No, to akurat uważam za żart i myślę, że jestem zaskoczony, że oni dalej to robią. W każdym razie KNF o wielu rzeczach nie jest w stanie powiedzieć, ale też powiedzmy sobie wprost, jest kilka poziomów jakby zabezpieczeń. Jednym z tych poziomów zabezpieczeń jest właśnie audytor, którego obowiązkiem było sprawdzenie. No ale wiem, jak działają firmy audytorskie. Nie bez kozery rząd przeprowadzał jedną dużą nowelizację, która rozłączyła doradztwo i audyt. Teraz będzie kolejna nowelizacja szła przez Sejm, która jeszcze bardziej uszczelni działalność audytorów. A KNF na przykład miał ten moment, kiedy GetBack wprowadzał na giełdę. Wtedy mógł wejść do środka i zobaczyć, co tam się dzieje. A tam decyzja była chyba rzeczywiście szybka, bo kilka miesięcy zajęło wprowadzenie GetBacku na giełdę. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że To jest trochę naiwne myślenie, no z całym szacunkiem, ale to jest trochę naiwne myślenie, że przy odpowiednim, no bo jeszcze musimy sobie zdać sprawę, że to oznacza, że KNF byłby w stanie dokonać mniej więcej takiej samej analizy danych każdej spółki wprowadzającej, jak robi firma audytorska, przy takim samym poziomie. Wbrew pozorom, to nie jest takie trudne, żeby to tak umieścić w dokumentach, że to wszystko będzie ładnie wyglądało. Ja dam taki przykład bardzo śmieszny, wszyscy się jakby inwestorzy sobie zdają z tego doskonale sprawę. Otóż kiedy się wprowadza spółkę na giełdę, to ona ma świetne wyniki. Zawsze. A później się okazuje, że te wyniki jednak się trochę pogarszają, że właśnie zazwyczaj się pogarszają, mało komu się nie pogarszają. To znaczy, jest możliwość z punktu widzenia, żeby była pełna jasność, całkowicie legalnie, tak zmienić wyniki, że one wyglądają lepiej czy gorzej. Więc pojawia się jeszcze taki problem związany z tym, że wyobraźmy sobie takiego molocha, jakim musiałby stać się KNF, żeby on to wszystko obsługiwał w taki sposób, kontrolował i tak ileś dalej. Ileś set spółek, które... Ja nie mówię, że nie, tylko zastanówmy się, czy tego chcemy, tak? Jeżeli chcemy... Tutaj są zdania podzielone, bo tutaj jest też taki problem, że mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć o aferze GetBack, no to jednak na giełdzie mamy spółki, które są uczciwe w większości, plus minus, ale mają tam oczywiście zawsze jakieś tam problemy, ale są uczciwe, które naprawdę chcą zarabiać pieniądze, które tymi pieniędzmi chcą się dzielić z klientami. I efekt polega na tym, że problem polega na tym, że jak obciążymy te wszystkie spółki podobnymi zasadami z myślą o złodziejach, no to się okaże, że te spółki porządne, po prostu dla nich to będzie za drogie, nie będą chciały na to wchodzić. Więc tu jest takie ryzyko. W każdym razie ja uważam, że akurat KNF-owi też dużo zawdzięczamy, zwłaszcza, o czym się nie da, bo jak poprzednio była mowa przy poprzednich zatrzymaniach, że to dzięki KNF-owi były te zatrzymania. Bo KNF na komisjach sejmowych w tej sprawie to jest taki chłopiec do bicia, a być może niesłusznie. Na koniec może pan redaktor sobie wybrać tematy, albo budżet, czyli debata budżetowa, albo taśmy Morawieckiego, którą kieszonkę pan wybiera. Przyznam, że obydwie nam nie starczy czasu. Bo z budżetem to jest tak trochę jak z polityką, wiesz, no ostatnio, że budżet stał się nudny. Wszyscy mówią, no coś tam mogło być lepiej, mogło być coś gorzej, ale generalnie rzecz biorąc, wszystko jest w porządku. Ale może deficyt mógłby być wyższy. Może nie ma co dusić tego deficytu do zera, tylko trzymać go na poziomie 40 miliardów i inwestować te pieniądze, jak każda firma. Firma bierze kredyt, inwestuje, ma zyski i tak spółka. Znaczy, ja akurat... A minister Czerwińska... Ani w jedną, ani w drugą by może nie szedł. W sensie takim, że z jednej strony jest tak, że likwidacja deficytu tylko dlatego, że to się, nie wiem, podoba Leszkowi Balcerowiczowi, jest kompletnie bez sensu, bo my mamy wydatki związane z Unią Europejską, które musimy sfinansować, to znaczy musimy dołożyć te pieniądze od siebie. Z siłą rzeczy, jeżeli okazuje się, że nas nie mamy tych pieniędzy z podatków dostatecznie dużo, to pożyczajmy je. Zwłaszcza, że jest dosyć tanie, tak? Wbrew pozorom jest to inwestycja, na której skorzystamy. Z drugiej strony, czy
jest sens z kolei rozpychać budżet po to, żeby inwestować więcej i tak dalej. No też okazuje się, że jeśli idzie na przykład o kwestie infrastruktury, to nie jesteśmy więcej w stanie zainwestować. I tak już mamy problem. I z siłą roboczą, i z firmami, które mają problem z opłacaniem, z płatnościami i tak dalej. A teraz jeszcze samorządy na gwałt przyspieszyły z europejskich, więc teraz jeszcze samorządy. Materiały robocizna pójdzie jeszcze do góry. Tak, słyszałem rozmowę wcześniej, tak a propos, rzeczywiście powiem, że w Milanówku przydałby się basen otwarty, który został bez sensu zlikwidowany, akurat mieszkam niedaleko. Wracając jeszcze do sprawy deficytu, więc nie należy oczywiście przesadzać, ale z drugiej strony też nie należy przesadzać z takim stwierdzeniem, że my jesteśmy niezagrożeni, bo wbrew pozorom inwestorzy jednak zwracają uwagę na to, czy jest duży deficyt, czy mały. Nie chodzi o to, żebyśmy byli, nie wiem, pierwszymi, ale znaczy, żebyśmy wybiegali przed szereg, ale z drugiej strony też nie było, będzie źle, jak będziemy ostatnimi, to znaczy będziemy mieli ten deficyt za duży. Czyli dobrze, że ten budżet zakłada niższy. Teraz mieliśmy założone 40 miliardów, teraz będzie 28, a ja dobrze pamiętam, że tak powoli będziemy się zbliżać do sytuacji, kiedy budżet będzie zbilansowany. No ja przyznam się, mam marzenie, żeby kiedyś się doczekać zbilansowanego budżetu, ale problem polega na tym, że to może się nie stać. W każdym razie pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj już jest taki element, że czym innym jest planowany deficyt, bo to jest jakby plan. A czym innym realizacja? A czym innym jest realizacja? Ostatnio mamy taką sytuację, że ta realizacja jest zwykle około 50%, znaczy o połowę mniejsza niż wynikałoby z planów. 17 ponad połowę. No właśnie. 20. W związku z tym też nie ma sensu się... Ja myślę, że dobrze jest, że rząd sobie zrobił jakiś tam margines bezpieczeństwa w tym budżecie, ponieważ przyszły rok może nie być taki spokojny. Pamiętajmy o Brexicie. Tak naprawdę nikt nie wie, jakie skutki Brexitu będą. No przecież... Są jakieś szacunki, które chociażby Rzeczpospolita publikowała, mówiące, że my oczywiście poza Irlandią najbardziej odczujemy gospodarczy Brexit. No przyznam, że to mnie bardzo ciekawi, dlaczego. Połączenia gospodarcze, transfery pieniędzy. Ale że niby jesteśmy mniej połączeni niż Francja na przykład, która jest bezpośrednim sąsiadem, tak? Albo Niemcy, które sprzedają wszędzie. Taki mądry, żeby rozsądzać szacunki wielkich firm międzynarodowych, to ja nie jestem. Takie podano wyliczenia, nie wiadomo na ile są. Ale proszę pamiętać o firmie Deloitte, która zrobiła znakomity audyt, i okazało się, że to do niczego się nie nadaje, także śmiało, spokojnie można to wszystko kwestionować. Na koniec pytanie o dochody z VAT-u w ramach budżetu. Prawie 180 miliardów cel do zrealizowania. Więcej, dużo więcej, a wydaje się, że te, jak to mówi premier Morawiecki, owoce nisko rosnące, które łatwo jest zerwać, już żeśmy zerwali w ramach uszczelnienia podatków. Tak, bo to jest tak, że my tak naprawdę zrobiliśmy rzecz, którą udało się zrobić najłatwiej, czyli tak naprawdę zajęliśmy się amatorami, którzy podłączyli się pod to wszystko, kradzież VAT-u. Ci profesjonaliści moim zdaniem nadal to robią i to widać niestety w wielu przypadkach w danych. Czy to będzie łatwo zlikwidować? Moim zdaniem niekoniecznie. Zawsze mafię, wbrew pozorom, bardzo trudno się likwiduje. Ale też jest parę innych, ale sądzę, że VAT akurat w tym przypadku też nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. To nie jest tak, że to jest za dużo i tak dalej. Poza tym teraz akurat, zresztą to już nawet pani minister Czerwińska mówiła wiele razy, zmienia się trochę optyka. Już uznajemy, że VAT zrobiliśmy, to się dało zrobić w prosty sposób. No to teraz zajmujmy się CIT-em oraz PIT-em. No wbrew pozorom oba te elementy też jeszcze nam, zwłaszcza z CIT-em mamy problem. Więc po pewnym czasie ja myślę, że sobie damy radę. Ja co do tego VAT-u, to zastanawiam się tak naprawdę, bo co prawda wszyscy mówią o split paymentie, który tak jakby wchodzi, ale właściwie jakby go nie ma, ale skądinąd okazuje się, że on zaczyna wchodzić w taką sferę na przykład budowlaną, że z czasem może się okazać, że tak naprawdę tego split paymentu jest bardzo dużo dookoła i my nawet nie zauważyliśmy, że on wszedł, a to jest chyba jedna z podstawowych metod jakby rozwiązania problemu VAT-u w ogóle. Tak, rozdzielna płatność VAT-u, ale ona działa od 1 lipca, więc pewnie tak naprawdę początek przyszłego roku to będzie moment, gdy można jakąkolwiek ewaluację split paymentu przeprowadzić, ile firm rzeczywiście weszło i jaka jest skala rozliczeń. Już są pierwsze dane, ale one pewnie nie są na tyle transparentne, żeby mówić, czy to jest dobry program, czy on spełni oczekiwania rządu, czy też nie. No tak, myślę, że jeszcze nie, aczkolwiek tu warto zwrócić uwagę, że na przykład split payment praktycznie, jak mi ktoś zwrócił uwagę, już obowiązuje w branży budowlanej, która zajmuje się budową tych wszystkich dróg i tak dalej, ponieważ... Bo tam jest państwo. W związku z tym, a to jest przecież jedno z takich miejsc, gdzie ten VAT uciekał, a dokładnie gdzie uciekały elementy związane z VAT-em, na przykład, nie wiem,
pręty stalowe. Przecież to tam gdzieś to znikało, tak? Jak było kupowane i tak dalej. To jest, był jeden z tych elementów. Więc tam, gdzie państwo jest, to jest split payment, a to oznacza, że tak naprawdę lada moment część gospodarki będzie mieli wkrótce split payment. Aczkolwiek premier twierdził, że oni się nie będą z tym śpieszyć, bo boją się takiego szoku związanego z płynnością firm, zwłaszcza małych, które 23% gotówki nagle gdzieś ucieknie z obrotu. 23% gotówki. Aczkolwiek tutaj znowu się pojawiło w przypadku firm budowlanych, to jeden z elementów związanych ze wzrostem cen ponoć jest to, że ona sobie po prostu podniosła te 23% ceny, żeby nie mieć tego problemu. Gdzieś trzeba ten upływ gotówki, którą się obraca, można obracać przez jakiś czas, zrekompensować. A nam upłynął czas. Marek Siudaj, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce, był ostatnim gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia, a my mamy 5 minut później 10:00, trochęśmy się zagadali. Jutro przywita się z państwem znowu Łukasz Jankowski w poranku Wnet. Do usłyszenia. Radio Wnet, www.wnet.fm